Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem krótko podsumować spotkania z kołami i klubami parlamentarnymi. Wczoraj spotkałem się z senatorami Polskiego Stronnictwa Ludowego, z senatorami niezależnymi, a dzisiaj z klubem senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie spotkania przebiegły w dobrej atmosferze. Na każdym z tych spotkań akcentowałem nieco inne sprawy, w związku z tym, że są nieco inne oczekiwania. Spotykając się z senatorami Polskiego Stronnictwa Ludowego, powtórzyłem, że jeśli zostanę wybrany na rzecznika, będę rzecznikiem polskiej wsi. Zwróciłem uwagę na wiele spraw dotyczących praw rolników oraz praw mieszkańców terenów wiejskich. Zapowiedziałem, zadeklarowałem szczególne zainteresowanie, szczególną troskę o te sprawy. Z kolei na spotkaniu z senatorami niezależnymi więcej uwagi poświęciłem kwestiom obywatelskości. Mówiłem między innymi o sprawach dotyczących propozycji organizacji okrągłych stołów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W takich sprawach, których znaczenie wykracza poza perspektywę jednej czy dwóch kadencji, potrzebna jest taka ponadpartyjna zgoda, porozumienie, dialog wokół spraw dotyczących stanowienia prawa, wymiaru sprawiedliwości, czy właśnie kwestii samorządu. Z kolei na spotkaniu z klubem senatorów Prawa i Sprawiedliwości mówiłem o tradycyjnych wolnościach i prawach, czyli tych kwestiach, za które w szczególny sposób czują się odpowiedzialni senatorowie prawicy. Na wszystkich spotkaniach mówiłem o sprawach osób najsłabszych, o klasycznych wolnościach i prawach obywatelskich. Tak jak powiedziałem, wszystkie spotkania odbyły się w dobrej atmosferze. Starałem się możliwie rzeczowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. Teraz jeszcze doba, a później jutro, jak się przed chwilą dowiedziałem, o godzinie 17 odbędzie się, 16 bądź 17 odbędzie się wysłuchanie w Senacie, a później głosowanie nad wyrażeniem zgody, abym objął stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.